W tym odcinku małej, wielkiej firmy porozmawiamy o inwestowaniu. Jakie pierwsze kroki warto postawić, zanim zaczniesz w cokolwiek inwestować? Jak inwestowanie może niesamowicie rozwinąć Cię jako człowieka? I jak unikać niektórych ekspertów od inwestowania, którym być może nie warto ufać? To jest Mała Wielka Firma, podcast, który pomaga spojrzeć na własną firmę z nowej perspektywy. Ja nazywam się Marek Jankowski, a wszystkie notatki, linki i dodatkowe informacje znajdziesz na maławielkafirma.pl ukośnik 396. Nowe odcinki pojawiają się co tydzień, jeżeli chcesz być na bieżąco, zasubskrybuj ten kanał i kliknij dzwonek. Kiedy pracowałem dawno temu jako reporter w radiu, pamiętam, że pojechałem na lotnisko w Szymanowie pod Wrocławiem, żeby nagrać materiał o spadochroniarzach. I jeden z nich, instruktor, pokazywał mi różne elementy spadochronu, e, czasze, linki nośne, linki sterownicze, zaczepy, pokazywał mi, jak się składa spadochron i pokazał mi też taką etykietę, która na tym spadochronie się znajdowała i dokładnie pamiętam słowa, które wtedy wypowiedział. Bo powiedział tak, ta etykieta to jest taka dupokrytka dla producenta. Tutaj jest napisane, że mimo złożenia spadochronu zgodnie z instrukcją, i tak spadochron ma prawo się nie otworzyć. I pomyślałem sobie, że z inwestowaniem jest podobnie. Każda inwestycja wiąże się z ryzykiem. Każda inwestycja może nie wypalić. Pytanie brzmi: jak to ryzyko minimalizować? Jak odróżnić realne okazje od ściemniania? Zaprosiłem dzisiaj do rozmowy autora książki Zarabiajmy na nieruchomościach, którą Niedawno przeczytałem i bardzo mi się spodobała. Spodobała mi się, dlatego że, mimo takiego tytułu zachęcającego do akcji, zarabiajmy na nieruchomościach, tam nie ma takiego hura optymizmu, nie ma takiego wielkiego namawiania do tego, żeby rzucać się z pieniędzmi właśnie w kolejne inwestycje. Tylko to wszystko jest bardzo stonowane i. Przekazane w takim tonie, powiedziałbym, mocno ostrzegawczym i zwracającym uwagę na różnego rodzaju przeszkody i bariery, które się pojawiają, więc to mi się bardzo spodobało. Poza tym poznałem autora tej książki, dlatego że dołączył też jakiś czas temu do mojego kursu podcast. Pro i wypuścił swój własny podcast pod tytułem Inwestorium. Moim gościem jest dziś Kuba Karliński. Cześć, Kuba. Cześć, Marek. Co ostatnio czytałaś? Czytam cały czas Jak długo żyć? David Sinclair jest głównym autorem, bardzo fajna, ciekawa książka dotycząca trochę innych aspektów niż te, którymi się zajmuje na co dzień, natomiast bardzo wciągająca, bo od eksperymentów medycznych i nauki aktualnej sporo ciekawych inspiracji, sugestii co można zrobić, żeby faktycznie trochę dłużej pociągnąć w dobrej formie na tym świecie. To no, jest dosyć... Znaczy mówić, że to jest coś innego niż to, czym się zajmujesz na co dzień, ale ponieważ zajmujesz się inwestowaniem, to to jest jak najbardziej też inwestowanie, inwestowanie w siebie, najlepiej rozumiane chyba, jak, jak można sobie wyobrazić. Tak, to prawda i też ktoś... Widziałem jakiś wywiad z Warrenem Buffettem i ktoś go zapytał, jak to jest, że on takie sukcesy odnosi, no i właśnie zwrócił uwagę na to, że to, że długo żyje i odziedziczył dobre geny, to tutaj gra dość dużą rolę. Bo nie każdy jest w stanie w tak dobrej formie, jak on, w tym wieku, jak on funkcjonować. Więc korzystam z wiedzy, która jest dostępna, i szukam też pomysłów i sposobów na to, jak lepiej funkcjonować, zdrowiej. Dzięki temu też w lepszej formie, z lepszym samopoczuciem, dłużej, dłużej po prostu funkcjonować. No to będziemy dzisiaj rozmawiać, może nie tyle o zdrowiu, ale o inwestycjach na pewno, o Twojej drodze jako inwestora i o tym, czego po tej drodze, po, po drodze się nauczyłeś, czy w tej drodze. Ty inwestujesz z tego, co wiem, głównie w nieruchomości, napisałeś też książkę o tym. Tak. Czym się zajmowałeś wcześniej? Co robiłeś, zanim w ogóle dotknąłeś jakichkolwiek inwestycji? Zanim zacząłem inwestować tak na poważnie, to pracowałem w korporacjach. W, pracowałem w, zajmując się biznesem i rozwojem biznesu. Po studiach, właściwie jeszcze w trakcie studiów trafiłem do firmy farmaceutycznej duńskiej. I zaraz po studiach poleciałem, tak naprawdę tydzień po obronie pracy magisterskiej byłem już w samolocie do Republiki Południowej Afryki i tam miałem pierwszy taki trzymiesięczny projekt, potem Daleki Wschód, Azja Południowo-Wschodnia, Indonezja, Filipiny, Singapur i tamte rejony, Indie, Brazylia, Korea Południowa, Arabia Saudyjska, Argentyna, Egipt i jeszcze kilka innych krajów. Takie projekty różne, byłem takim wewnętrznym konsultantem, analitykiem. Wspierałem firmę w usprawnieniach, w analizach rynkowych i doskonaleniu sposobu prowadzenia działań. No i to, to był też pewien transfer wiedzy pomiędzy różnymi komórkami firmy. I było to bardzo ciekawe, ponieważ pracowałem w jednej firmie, natomiast co kilka miesięcy zmieniałem kraj, i tak naprawdę ta sama firma funkcjonowała zupełnie inaczej w innych krajach. Z jednej strony, z drugiej strony mogłem zobaczyć, jak ludzie żyją, pracują nie tylko w, tak bardzo na szybko, ale i po prostu z nimi też trochę się zintegrować, poznać i zaprzyjaźnić. Niektóre z tych przyjaźni są do dzisiaj jeszcze żywe i co mnie bardzo cieszy. Zobaczyłem spory kawałek świata, w, potem w ramach tej samej firmy pracowałem przez dwa lata w Polsce, właśnie w Warszawie, w regionie tutaj Europy Środkowej. W, po czterech latach zmieniłem firmę, zmieniłem branżę. Pracowałem w branży medialnej, na styku internetu i branży prasowej w Wagorze. Tam prowadziłem projekt dotyczący ogłoszeń rekrutacyjnych. Natomiast no, po tych pięciu latach, łącznie, wiedziałem, że korporacja to nie jest moje środowisko i ja już nie chcę w warunkach korporacyjnych funkcjonować. Odszedłem z korporacji, przez 5 lat rozwijałem taką niedużą firmę doradczo-szkoleniową, w którą założyło dwóch moich kolegów w obszarze innowacji, rozwoju nowych produktów, strategii rozwojowych. Pracowałem z dużymi firmami, bardzo dużymi, też trochę mniejszymi, robiąc różnego rodzaju właśnie projekty doradcze, ale też i różnego rodzaju szkolenia, projekty organizacyjne i, i rozwojowe. W, również bardzo ciekawe doświadczenie, natomiast no, te nieruchomości gdzieś tam były od zawsze ze mną blisko, ponieważ mój tata się zajmował nieruchomościami. Ja jeszcze jako dziecko trochę mu pomagałem, obserwowałem a, i, i jak szukałem dla siebie pomysłu, to te nieruchomości gdzieś tam były no i znaleźliśmy z moim przyjacielem i wspólnikiem pomysł na to, jak możemy. Z tych nieruchomości, z inwestycji w nieruchomości e, zrobić trochę większe coś. E, no i w ten sposób powstały, e, powstały nasze projekty. Najpierw inwestycje w grunty, a ostatnio w projekty deweloperskie i, i inne nieruchomości. No to już miałem taką, taką koncepcję, że zdecydowałeś się inwestować w nieruchomości, bo po tych wszystkich podróżach, po tych wszystkich krajach miałeś po prostu dość i chciałeś usiąść w jednym miejscu. A nieruchomości, jak sama nazwa wskazuje, świetnie Są się do tego nadają. <laughs> tak jest. Ale. Co było takim impulsem, żeby zacząć inwestować? Bo kiedy wspomniałeś o, o swoim tacie, kiedy obserwujemy rodziców, którzy czymś się zajmują, to zwykle to może pójść w jednym z dwóch kierunków. To znaczy albo myślimy o, super, ja też tak chcę w przyszłości, jak już będę duży, albo, albo zupełnie inny tak kierunek. Nie chcę. Tak, <laughs> nie, nigdy w życiu nie to. Więc no, u, u, ciebie, u ciebie ta pierwsza opcja wygrała. Czy to tak. było tylko jakaś nie wiem, chęć kontynuowania tradycji rodzinnych, czy stało za tym coś jeszcze? Wiesz co, to nie były tradycje rodzinne. Tak naprawdę mój tata jest z powołania przedsiębiorcą i różne firmy uruchamiał, rozwijał i prowadził, a te nieruchomości to były gdzieś taki sposób na to, żeby inwestować długoterminowo to, co zarobił z biznesu, po to, żeby w jakiś sposób te pieniądze też na siebie pracowały. I to była dla mnie duża inspiracja, natomiast dla niego to nie był główny obszar zainteresowania i to nie był główny, główny obszar działalności. W, firma, którą prowadził, akurat wtedy, kiedy ja się zastanawiałem na tym, co ja chcę robić, to nie było to, co mnie pociągało i czego akurat nie chciałem robić, więc tutaj zadziałał ten drugi mechanizm akurat bardzo dokładnie. Chciałem robić coś innego, jakieś fajne projekty, fajne przedsięwzięcia, i, i tutaj szukałem inspiracji, natomiast te, te nieruchomości gdzieś tam były, obok były blisko, natomiast taka główna. Inspiracja dla mnie była bardziej taka na zasadzie, um, unikając doświadczeń negatywnych i, i gdzieś tam błędów popełnionych w innych biznesach, szukałem czegoś, co by było w mniejszym stopniu uzależnione od klientów zewnętrznych i w większym stopniu dające długoterminową perspektywę. Ponieważ firma doradcza, w której pracowałem przez te pięć lat, którą rozwijałem, ona miała taką specyfikę, że nie stała za nią jakaś bardzo duża globalna marka. I musiała, musieliśmy sami zawalczyć o projekty, o biznes. I jak nie było tych projektów, nie było biznesu, no to zasuwaliśmy i pracowaliśmy ciężko, żeby tych klientów zdobyć. Natomiast jak ich zdobyliśmy, to równie ciężko, albo nawet jeszcze ciężej, pracowaliśmy, żeby te projekty dowieść i żeby dowieść to, co klientom obiecaliśmy. I, i to było ok, natomiast jakby taki krótki okres, kilkumiesięczna perspektywa na zasadzie wiem, co będziemy robić za trzy miesiące, ale niekoniecznie wiem, co będziemy robić za sześć, albo za 8, albo za dziewięć, albo za dwanaście, to to było coś takiego, co nie do końca dawało mi ten komfort. Dodatkowo jeszcze w branży doradczej tam bardzo dużo się dzieje i, i też w czasie tych pięciu lat mieliśmy chyba ze trzy albo cztery takie cykle, gdzie przychodziły do nas osoby młode, prawie bez doświadczenia uczyliśmy, rozwijaliśmy, inwestowaliśmy. Kiedy te osoby zaczynały, w, powiedzmy, dawać siebie wartość i, i być wartością dodaną dla klientów i dla firmy, to bardzo często się zdarzało, że przychodził ktoś większy, silniejszy z zasobniejszymi kieszeniami. I oferował takie warunki finansowe, na jakie nas nie było stać. I zdarzyło się nam kilkukrotnie. Dziewczyny wypowiadały umowę wręcz z płaczem. Na zasadzie, że im się tu świetnie pracuje, no ale dostały taką propozycję, że po prostu nie mogą sobie na to pozwolić, żeby z niej nie skorzystać. I to, że do nas przychodzą osoby i zaraz odchodzą, a de facto zaczynamy od zera, od początku, z prawie tego samego miejsca, było dla mnie dość mocno frustrujące. I po którejś kolejnej iteracji stwierdziłem, że to było super doświadczenie i ja się bardzo dużo nauczyłem. Natomiast za kolejne 10, 15 czy 20 lat, to ja po prostu nie chcę w ten sposób funkcjonować. A nieruchomości dawały taką trochę dłuższą perspektywę, bo akurat to, czym się zajęliśmy na początku, to były inwestycje w grunty, które z siłą rzeczy po prostu są inwestycjami o. Przynajmniej pięcio, 7 a bardzo często i dziesięcioletniej perspektywie. I w tym okresie jest po prostu okazja, żeby spokojnie podziałać, popracować. A efekty przychodzą i nie przychodzą w tak krótkim czasie. Co oczywiście inwestycje krótkoterminowe, natomiast tutaj akurat myśmy się nastawili na trochę dłuższy termin na początku. Okej, okay, rozumiem o te. te, te... Tęsknotę za stabilizacją, i faktycznie te grunty, no w porównaniu do takiego gonienia za klientem, a potem zasuwania, żeby dowieść to, co się temu klientowi obiecało, to, to, to jest zupełnie inny świat. Ale to, Ale że tam w tych gruntach jest, wiesz, to tam co najmniej ta pięcioletnia perspektywa, to jest też minus. No bo okej, okay, wkładam te pieniądze za pięć lat, no i kurczę, i żyj tu przez pięć lat. Znaczy to akurat z tym sobie poradziliśmy, ponieważ model inwestowania mieliśmy w taki sposób zorganizowany, że jakby zorganizowaliśmy grupy inwestycyjne i inwestycje przez spółki celowe, w związku z czym tam mieliśmy niedużą opłatę taką za prowadzenie tych inwestycji, więc jakby bieżące koszty one, one były jakby na bieżąco finansowane i pokrywane. Natomiast chciałem wrócić do jednej rzeczy, bo jednej rzeczy nie wiedziałem i to się dowiedziałem dopiero jak te inwestycje już były w toku. Znaczy tutaj z klientami. Też mamy do czynienia i to nawet bardzo dużo. Mamy do czynienia z ludźmi, nie tylko nawet z klientami, ale w ogóle z ludźmi przez cały okres inwestycji i bardzo często jest to nawet trudniejsze, bo żeby inwestycja się udała, siłą rzeczy trzeba bardzo dużo zręczności, cierpliwości, ponieważ mamy do czynienia z urzędnikami, którzy są w bardzo często. Tymi decydentami, którzy decydują o być lub nie być danej inwestycji i o tym, czy jakaś zgoda, zezwolenie, czy też uzgodnienie będzie wydane w terminie na przykład 7 dni, 30 czy na przykład półtora roku. I mają bardzo duży wpływ na to, czy inwestycja zakończy się w terminie, przed terminem, czy też się wydłuży, a siłą rzeczy. Czas to pieniądz, a przy inwestycjach w nieruchomości to jest bardzo duży pieniądz i no po prostu trzeba bardzo dużo się z tym liczyć, więc tak jak ja lubię pracować z ludźmi, lubię ludzi i jestem ich ciekawy. To miałem wielokrotnie też okazję przetestować moją cierpliwość i pracę właśnie z urzędnikami, którzy bardzo często są przesympatyczni, przemili, natomiast w różny sposób związani różnymi przepisami, praktyką urzędową i no uzyskanie tego, czego by się, co by się chciało, czego by się oczekiwało z urzędu, nie zawsze jest bardzo łatwe. I to rozumiem, że to było jedno z pierwszych takich dużych odkryć, które, które Cię spotkały po tym, jak, jak zająłeś się tymi inwestycjami w grunty. Co jeszcze pamiętasz z tych pierwszych kroków, pierwszych takich? Zwykle to jest tak, że z jednej strony, kiedy wchodzimy w jakąś nową branżę, to jest taka ekscytacja, że coś tutaj nowego, już, już widzimy jakieś perspektywy, coś się będzie kręcić, coś odkrywamy, a z drugiej strony przychodzą bardzo często takie nieoczekiwane zdarzenia, które sprawiają, że zaczynamy się zastanawiać, czy myśmy na pewno dobrze wybrali, wchodząc w taką, a nie inną dziedzinę. Więc co z tych pierwszych kroków jeszcze zapamiętałeś takiego, co zostało ci do dzisiaj? Jeżeli chodzi w ogóle o inwestycje w nieruchomości, to moja czujność na początku trochę została uśpiona. Ponieważ pierwszą taką moją, moją, tylko moją inwestycją w nieruchomości, która zakończyła się wręcz fantastycznym efektem i rezultatem, było mieszkanie, które kupiłem z myślą o tym, że będę tam mieszkał z, z moją narzeczoną. Mieszkało się nam fajnie przez pierwsze powiedzmy dwa czy trzy tygodnie. Natomiast potem stwierdziliśmy, że jednak chcemy mieszkać gdzie indziej. i zanim ja to mieszkanie jakby zamieniłem na coś innego, dłuższa chwila minęła i sprzedałem je za kilkukrotnie wyższą cenę. To był akurat moment w, po zakupie Polska weszła do Unii Europejskiej i ceny nieruchomości poszybowały po prostu bardzo szybko, bardzo mocno do góry. Ja się tego wtedy, znaczy przewidywałem, że ceny pójdą do góry, ale się nie spodziewałem, że to nastąpi tak szybko i, i tak bardzo. I to, że to mieszkanie, które kupiłem za 100, sprzedałem tam chyba za 2,5 razy wyższą cenę. Po mniej więcej pięciu latach, to nie był żaden flipszy czyli taki, żaden szybki obrót mieszkaniami, bo kupiłem mieszkanie z myślą o tym, że będę tam mieszkał. Natomiast ten bardzo duży wzrost wartości w krótkim czasie zadziałał bardzo mocno na wyobraźnię. No i później przy inwestycjach, tuż takich realizowanych w, w ramach naszego projektu biznesowego, musiałem bardzo mocno, jak powiem, chłodzić sam swoje nastroje. I, I generalnie też uważać na to, żeby po prostu nie, nie dać się zwieść magii różowych okularów, bo wyglądało na to, że dzisiaj akurat model biznesowy mieliśmy taki, który jakby działa cały czas, chociaż jest dużo trudniej dzisiaj to zrobić, bo kupowaliśmy ziemię w większych kawałkach, bardzo często rolną, po to, żeby ją z, jakby odrolnić, czyli zmienić jej przeznaczenie na budowlane podzielić na małe działki i doprowadzić media i sprzedać. I różnice w cenie pomiędzy jednym metrem kwadratowym w tej samej lokalizacji, nawet w tej samej miejscowości, bardzo często przez drogę albo przez płot, potrafiły być kilku albo nawet więcejkrotne, jeżeli się porównało ten metr ziemi rolnej kupowanej, kupowanej w dużym kawałku hektar, 2, 3, 5 versus mała działka taka 800, 3000, 3500 metrów. I, no I wtedy też matematyka od razu, jak powiem, pokazywała, ok, możemy tutaj wypracować taki i taki wzrost. Oczywiście to nie będzie trwało tydzień, miesiąc czy nawet rok, bo te procesy administracyjne trwają długo. Natomiast mamy, mamy szansę kilkukrotnie zwiększyć wartość tego jednego metra kwadratowego ziemi. W praktyce później okazało się, że w niektórych przypadkach ten mechanizm zadziałał, natomiast Częste zmiany przepisów, na które jakby wszyscy prowadzący jakąkolwiek działalność w Polsce narzekają. W przypadku inwestycji, w przypadku jakby nieruchomości, tych zmian jest po prostu masakrycznie dużo, i, i jakby chyba jest cały czas coraz gorzej. To znaczy, coraz więcej przepisów wchodzi, coraz więcej jest zmienianych. W tych przepisach bardzo trudno się zorientować. Kiedyś próbowaliśmy policzyć i wyszło nam, że ustawy o planowaniu przestrzennym, gospodarowaniu nieruchomościami, podatku VAT i jeszcze kilka innych, jakby kategorii ustaw, tam mieliśmy kilkaset zmian. Ustawodawczych, plus zmiany na poziomie wykonawczym, nie mówiąc już o zmianie interpretacji przepisów przez urzędników, które nigdzie nie były spisane, natomiast no, potrafili z dnia na dzień czy z tygodnia na tydzień zmienić podejście do wydawania różnego rodzaju dokumentów, dlatego że gdzieś w województwie ktoś zabronił wydawania dokumentów w ten i w ten sposób i nakazał wydawanie ich w zupełnie inne. No i takich niespodzianek kilka mieliśmy. Podam może jeden przykład, bo w, tak, żeby to zilustrować. Kiedyś nie było problemem uzyskanie decyzji, tak zwanej o warunkach zabudowy, czyli takiego jakby punktowego określenia, co można wybudować na danej działce w sytuacji takiej, gdzie plan miejscowy dla niej nie był uchwalony. I jeżeli trochę się miało jakieś tam końcówka gdzieś na rogu, z boku jakiś kawałek gruntu trzeciej klasy, czyli takiej lepszej, pod uprawę bardziej przewidzianej, nie było absolutnie żadnego problemu, żeby uzyskać warunki zabudowy dla takiej działki. Natomiast w pewnym momencie, właśnie po jednym takim konsultacyjnym spotkaniu w województwie, wystarczył nawet pół metra kwadratowego ziemi trzeciej klasy na działce, i jeżeli nawet całe. 000, czy tam 999,5 metrów było klas niższych, no to już gmina mówiła: No, bardzo mi przykro, ale nie możemy wydać, bo się zmieniła interpretacja. I bardzo takich, takich niespodzianek mieliśmy sporo. I praktycznie, jeżeli mówimy o kontaktach gdzieś tam pomiędzy inwestorem a urzędem, na każdym kroku jest niestety ryzyko takie, że, że taka niespodzianka wystąpi. I dopóki się nie ma w ręku dokumentu, w ostatecznego, czy też jakąś tam klauzulą, jeszcze, że jest osta decyzja ostateczna, prawomocna, to tak naprawdę, nawet jeżeli jest plan miejscowy, wszystko jest zapisane, wydaje się, że jest wszystko oczywiste, nie można do końca być, być tego pewnym. No tak, i tutaj ten długotrwały charakter inwestycji jest przekleństwem, dlatego że im dłużej to wszystko trwa, tym częściej te przepisy mogą się zmienić, więc tak, <laughs> tym tak. mniejsza y, szansa przewidzenia, co będzie, kiedy będziemy z tej inwestycji chcieli wyjść. Tak. Więcej Zasta... kreatywności wtedy trzeba. Zdecydowanie. Zastanawiam się nad taką rzeczą. Jeżeli ktoś chciałby zacząć inwestować, być może w nieruchomości, być może w coś innego, to jak proponowałbyś zacząć? Od czego wystartować, żeby zrobić to w taki jak najbardziej zrównoważony sposób? Tak jak powiedziałeś, u ciebie ten. Szczęśliwy zbieg okoliczności ze sprzedażą mieszkania trochę ci nałożył różowe okulary. I to może być no, też złudne i niebezpieczne. Jak zacząć z Twojego punktu widzenia, żeby rzeczywiście wejść w, te, w, ten, w ten świat inwestycji niewiele ryzykując, a równocześnie, żeby poczuć, że te moje decyzje faktycznie mają jakieś przełożenie na, na, na wyniki? No, tutaj. Y Kilka rzeczy się nakłada, bo z jednej strony jeżeli ktoś nie ma absolutnie żadnego doświadczenia, doświadczenia wiedzy i, i praktyki, to gorąco zachęcam do tego, żeby nie iść na żywioł i, i po prostu nie próbować... Losowo gdzieś tam czegoś znaleźć, no bo to jest trochę tak jak ruletka, i równie dobrze można pieniądze wyjąć z banku i po prostu wrzucić do kominka i po prostu je spalić. Nie o to chodzi. Znaczy, w inwestowaniu jest tak, utarło się takie przekonanie wśród wielu osób, że im więcej wyższe ryzyko, tym więcej można zarobić. Tak. A I a to jest nieprawda, i to jest bardzo szkodliwe, i to jest wręcz dramat, dlatego że chodzi dokładnie o coś odwrotnego. To znaczy chodzi o to, żeby minimalizować ryzyko. I przy minimalnym ryzyku szukać takich opcji, które pozwolą nam relatywnie dużo zarobić. I teraz, jeżeli ktoś ma smykałkę czy chęć gdzieś tam do, do hazardu na przykład, albo do jakiejś loterii, to jakby wykupienie kuponu tam za kilka złotych czy za, za kilkanaście złotych, a może wygram w, na loterii. Jeżeli ktoś lubi, jakby proszę bardzo, natomiast. W inwestowaniu chodzi dokładnie o coś odwrotnego. Mam określoną kwotę pieniędzy. Bardzo często to są pieniądze, na które pracowaliśmy bardzo długo, bardzo ciężko, które oszczędziliśmy, których nie wydaliśmy na potrzeby bieżące, albo takie, które. Chcemy w jakiś sposób zabezpieczyć przed utratą wartości, czy przez inflację, która, która w ostatnim czasie się rozkręciła bardzo mocno, czy po prostu, żeby ich nie wydać, bo wiele osób, jeżeli ma, to zaraz wyda. Zawsze można mieć lepszy samochód, zawsze można mieć lepszy telefon, zawsze można mieć większe mieszkanie, zawsze można pojechać na jedne gdzieś tam wakacje, czy jeden urlop gdzieś dalej więcej. Jakby zawsze się znajdzie sposób na to, jak roztrwonić posiadane pieniądze. Natomiast inwestycje z jednej strony chodzi o to, żeby dać, pozwolić tym zarobionym pieniądzom pracować dla nas po to, żebyśmy my nie musieli aż tak ciężko pracować. Chodzi o pewne zabezpieczenie przyszłości siebie, najbliższych, dzieci, w to, co dla kogoś jest ważne i z założeniem takim, że one mają być zainwestowane w sposób bezpieczny. Oczywiście nie, nie mam tutaj na myśli takiego bezpieczeństwa, powiedzmy, stuprocentowego, no bo jakby 100% bezpieczeństwa teoretycznie przynajmniej, daje gwarancja na lokacie bankowej, natomiast tam oprocentowanie tych lokat bankowych jest tak mizerne, że stracimy na tym realnie, no bo inflacja jakby nie była nieduża będzie nam będzie większa zje absolutnie wszystko a jeszcze nam odliczą podatek od tego co zarobimy na takiej lokacie więc jakby lokata bankowa to nie jest inwestycja to nie jest nawet oszczędność tylko to jest pewna taka iluzja tego że gdzieś pieniędzy, gdzie tak tracimy gdzie i tak tracimy i tak tracimy natomiast z punktu widzenia inwestora warto jest zacząć od tego przede wszystkim żeby się dowiedzieć możliwie jak najwięcej o materii w którą, w którą chcemy inwestować i to jest kwestia z jednej strony Znalezienia, poszukania, poczytania artykułów, książek, posłuchania, poczytania tego, co mają do powiedzenia osoby, które są tam, gdzie my byśmy chcieli być. Czyli jeżeli chcemy inwestować w nieruchomości, ja bardzo zachęcam do inwestowania w nieruchomości, bo, bo to jest taka dziedzina powietrza, w którą ja znam, której się dobrze czuję. Natomiast jeżeli porównamy nieruchomości z innymi kategoriami aktywów, to one są relatywnie najmniej ryzykowne. Zdecydowanie mniej ryzykowne niż rynek kapitałowy, zdecydowanie mniej ryzykowne niż jakieś kryptowaluty. Kruszce i tym podobne, chociaż jestem w stanie sobie wyobrazić, że osoba, która jest specjalistą i fachowcem od inwestycji na rynku kapitałowym albo od kryptowalut, ma swoje strategie, ma swoje te 10 tysięcy godzin czy ileś tam lat poświęcone na to, żeby się tego nauczyć. Dla niej z kolei jej dziedzina będzie zdecydowanie bardziej bezpieczna i to jest jakby ok w porządku. Tu chodzi o to, żeby inwestor sam w, po prostu czuł się komfortowo i bezpiecznie w przedmiocie, w materii, w którą inwestuje, czy w którą chce inwestować. To jest jakby jedna kwestia. Czyli wiedza, dokształcenie się, posłuchanie tych osób, które są po prostu mądrzejsze, bardziej doświadczone w tej danej dziedzinie. Drugi, druga, drugi, druga propozycja, którą mam, to jest, to jest opcja taka, gdzie po prostu znajdźmy kogoś, kto działa w danej dziedzinie. I może spróbujmy wspólnie z nim coś zrobić, zainwestując mniejsze pieniądze, takie, przy których my się będziemy bardziej bezpiecznie czuć. Bo jeżeli ja mam na przykład do zainwestowania milion złotych w coś, to niekoniecznie dobrym pomysłem jest inwestowanie całego miliona od razu w jeden projekt, w jedno przedsięwzięcie. I to jeszcze w sytuacji takiej, gdzie ja nie do końca komfortowo się czuję i nie rozumiem tego, w co inwestuję, w od razu na zasadzie. Pójdźmy na całość. No oczywiście to jest zły pomysł, dlatego że ryzyko wtedy tego, że stracimy część albo całość tej kwoty jest zdecydowanie większe niż na przykład, gdy znajdziemy sobie dwa, trzy albo cztery różne aktywa i zdywersyfikujemy to ryzyko, więc nie na uranie na całość. Znajdźmy kogoś, z kim możemy wspólnie taką inwestycję zrobić, na przykład złóżmy się z nim w jakimś tam procencie, niech on nawet zarobi trochę więcej za to, że tą inwestycję poprowadzi. Natomiast my przy okazji, będąc w środku, jesteśmy w stanie zrozumieć, jak tak naprawdę to działa, o co tam chodzi, i jednocześnie nie będziemy aż tak bardzo wystawieni na ryzyko w sytuacji, gdyby coś poszło nie tak. To jest kolejny sposób. No i generalnie to jakby trzeci Trzecie, co polecam, to znalezienie sobie po prostu źródła, a najlepiej kilku inspiracji, jakiejś, jakiegoś mentora, czy, czy też bardziej doświadczonych osób, znajomych być może, albo i nie, których po prostu będziemy mogli zapytać pod, po, o jakieś podpowiedzi, sugestie w, i, i wykorzystać ich doświadczenie, które oni zdobywali. Bardzo, bardzo długo. Są osoby, które nie chcą się dzielić swoim doświadczeniem. To od razu trzeba powiedzieć, że w różnych dziedzinach uważają, że w jakiś sposób nabyły jakąś cudowną wiedzę. Natomiast, jeżeli tak jest, to, to, to trudno, ich, ich prawo. Natomiast z, mojego, z moich doświadczeń, z moich obserwacji, w osoby, które są jakby. Tak, po prostu zainteresowane tym, żeby jak najlepiej sobie radzić, bardzo chętnie takimi jakimiś podpowiedziami czy, 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 czy jakimś know-how swoim się podzielą. Oczywiście w sytuacji takiej, gdzie, gdzie mają na to przestrzeń, gdzie nie będą zasypywane pytaniami gdzieś tam co, co, co chwila i co pięć minut. Czekałem na słowo dywersyfikacja i pojawiło się, bo jeżeli ktoś zaczyna inwestować, to wydaje mi się, że napotyka tutaj dwa problemy. Pierwszy jest taki, że jak ja mam milion, to sobie mogę dywersyfikować. Ale jeżeli ja mam, nie wiem, pięć tysięcy, dziesięć tysięcy na jakąś moją pierwszą inwestycję, to trudno to w ogóle dzielić na jakieś mniejsze porcje. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, powiedziałeś, żeby. Poznać ten obszar, w którym inwestujemy i absolutnie tutaj zgadzam się z tym w 100%, ale jak ja mam dywersyfikować, że chciałbym trochę może w inwestycje kapitałowe, trochę może w jakieś złoto, trochę w nieruchomości, a trochę w coś tam jeszcze. No to ja ilość wiedzy do przetworzenia wzrasta, no bo ja muszę każdy z tych obszarów choć trochę poznać. Więc jak radziłbyś podejść do dywersyfikacji? Inwestycji właśnie takiej osobie początkującej z niewielkim kapitałem, no i z jeszcze niewielką wiedzą, która chciałaby się nauczyć czegoś, ale nie wszystkiego naraz. No to przede wszystkim, jeżeli ktoś ma niewielki kapitał, to kluczowe pytanie, jakie ja bym sobie zadał na miejscu takiej osoby, jest powinno być takie, czy aby na pewno ten mój mały kapitał ja powinienem inwestować w coś, czy nie lepiej tego tej kwoty nie użyć do tego, żeby zainwestować w siebie. I tutaj inwestycja w siebie we własne kompetencje, we, własne, we własną wiedzę, we własne umiejętności, to jest taka inwestycja, która przy mniejszych kwotach kapitału przyniesie zdecydowanie większy zwrot niż szukanie gdzieś tam inwestycji w kryptowaluty, w złoto czy w cokolwiek innego. Przy kwotach rzędu 5 tysięcy złotych, oczywiście można na siłę szukać jakichś jednostek funduszy inwestycyjnych i tym podobnych, albo kryptowalut, natomiast Moje podejście jest takie, że jakby żeby inwestować trzeba jakoś te pieniądze mieć. Czy tutaj trzeba te pieniądze zarabiać? Trzeba mieć też takie podejście, jeżeli ja inwestuję kwotę X, to ta kwota X może być zamrożona w danej inwestycji przez dłuższy czas bez opcji wycofania tej kwoty. W związku z czym ja potrzebuję mieć, po pierwsze, odłożoną jakąś kwotę na takim jakimś tam powiedzmy na czarną godzinę, czy też jakąś taką poduszkę bezpieczeństwa w razie, gdyby stracił źródło utrzymania czy źródło dochodów podstawowe żebym był w stanie przez te kilka miesięcy przynajmniej spokojnie funkcjonować w sytuacji takiej, zanim sobie tego źródła dochodów nie odbuduję. Po drugie właśnie kwestia inwestycji w siebie i zdobycie swoich kompetencji, dzięki którym będę w stanie zarobić więcej, bo będę bardziej cenny, więcej warty na rynku i po prostu moi klienci, czy też moi pracodawcy będą chcieli mi więcej zapłacić, bo po prostu będę bardziej wartościowy dla nich. To od tego bym przede wszystkim zaczął. Więc te kwoty jakby takie inwestycje w nieruchomościach, o których mówię, to się zaczynają pewnie gdzieś tam od kwoty kilkudziesięciu tysięcy złotych. To nie musi być duże kilkadziesiąt tysięcy złotych, ale za nieduże kilkadziesiąt tysięcy złotych spokojnie można kupić pewnie nie mieszkanie, ale bardziej jakąś działkę, na przykład jakiś kawałek ziemi w ciekawej lokalizacji, która zyska na wartości w trochę dłuższym okresie, jeżeli mówimy o nieruchomościach. Natomiast faktycznie przy kwotach, jeżeli dysponujemy kwotami od powiedzmy 100 tysięcy złotych w górę, wtedy można mówić tak naprawdę o takich no już na tyle dużych kwotach, że można z nimi podziałać. I tutaj za 100 tysięcy złotych ciężko jest kupić mieszkanie. Ale na przykład lokal usługowy można. Można też poszukać inwestycji w takiej firmie jak na przykład moja. W Macmillan mamy inwestycje kapitałowe dla inwestorów, którzy mają 100 tysięcy złotych lub więcej i chcą je powierzyć na konkretny projekt, na konkretny czas, na konkretny procent. Natomiast jednocześnie ja dbam o to, żebyśmy w, żebyśmy z, z inwestorami rozmawiali w ten sposób, że jeżeli to są jedyne e, drogi, inwestorze, twoje pieniądze, to ja nawet wolę, żebyś tu mnie nie inwestował, dlatego że e, nie chcę e, wywoływać, nie wiem, stresu, e, czy, czy w jakiś sposób e, e, dyskomfortu inwestora z projektami, znaczy z, generalnie ze wszystkimi inwestycjami w nieruchomości. Zawsze trzeba być gotowym na to, że coś pójdzie nie tak i trzeba po prostu być przygotowanym, że inwestycja może trwać dwa razy dłużej, że może przynieść dwa razy mniejszy dochód i pytanie, czy wtedy w dalszym ciągu będę. Ja, jako inwestor, chciał w taką inwestycję wejść. W nigdy do końca wszystkiego nie przewidzimy. Jest ten element niepewności, ryzyka. Natomiast, gdyby nie było ryzyka, to, tam, to, to wtedy nie byłoby zysku. Więc, siłą rzeczy, chodzi o to, żeby to ryzyko i niepewność jak najbardziej zminimalizować. Natomiast, do końca go na pewno nie wyeliminujemy. Natomiast, z punktu widzenia inwestora, ważne jest, żeby po prostu spać spokojnie. I, i tak. Gospodarować swoimi środkami w to inwestować, żeby, żeby po prostu się nie denerwować. Kiedyś miałem taką sytuację, gdzie jeszcze zanim się zajęłem nieruchomościami, miałem właśnie trochę wolnych pieniędzy, więc było jakby za mało, żeby zainwestować w coś większego, ale jednocześnie za dużo, żeby nic z tym nie robić. W, miałem gdzieś tam jako dziecko jeszcze taki eksperyment z giełdą papierów wartościowych. Jeszcze wtedy, kiedy kilka spółek było na niej notowanych, sporo zarobiłem. Potem to, co zarobiłem, straciłem, wyszedłem na zero i generalnie giełda tyle. Natomiast postanowiłem poeksperymentować z funduszami inwestycyjnymi. W, no i pamiętam, że zainwestowałem jakąś kwotę, która była wtedy dla mnie dość znaczna, w kilka funduszy, i przez kilka miesięcy. Za żadne skarby nie byłem w stanie zrozumieć, jak to się dzieje, że te aktywa, które, w które fundusz inwestuje, to ich ceny, w sensie to była akurat akcja jakichś małych spółek, one idą do góry, te ceny rosną, natomiast jednostki funduszu notorycznie tanieją. I w żaden sposób po prostu nie byłem w stanie tego sobie wyobrazić i nie byłem w stanie też uzyskać odpowiedzi od nikogo, kto by jakoś tam w temacie siedział. Dzisiaj wiem, że jakby w takie inwestowanie no wymaga po prostu zrozumienia głębszego materii i są elementy, które wpływają na wycenę wprost, są elementy, które wpływają pośrednio. Koszty operacyjne organizatora czy też zarządzającego funduszem takim inwestycyjnym też muszą być brane pod uwagę i on miesiąc w miesiąc jakąś tam część tego funduszu Duszu zjadaj. Nawet jeżeli gdzieś tam aktywa rosną, no to niekoniecznie wartość jednostek będzie też rosła. W związku z czym, żeby się nie denerwować, przede wszystkim wiedza, spokój i inwestowanie takiej kwoty, tak naprawdę, bez której będziemy w stanie sobie poradzić w bieżącej, tak na co dzień bieżąco funkcjonująco. Kiedy słuchałem twojej książki, bo słuchałem w formie audiobooka, to bardzo podobało mi się to, że ty. Nie jesteś bynajmniej żadnym hura optymistą, co też wychodzi z tego, co mówisz. Ty tam bardzo dużo miejsca poświęcasz różnego rodzaju właśnie pułapkom, mm. ryzykom, niebezpieczeństwom, które się czają w całym tym procesie. Kiedy, kiedy tak naprawdę odkryłeś, że, że to jest... Ciężki kawałek chleba, takie inwestowanie w nieruchomości. Pamiętasz, jakieś takie pierwsze zdarzenie, które jakoś pokazało ci cały ten świat w trochę innym świetle? Takiego pierwszego pierwszego to nie pamiętam. Natomiast na bazie tych kilkunastu lat ostatnich, kiedy tym się zajmuję, jakby w pełni. To tych sytuacji było tak wiele, że pewnie bym nawet ich nie był wszystkich w stanie zliczyć. I tutaj, z jednej strony, to są te kwestie, w zależności od decyzji urzędowych, o których wspomniałem wcześniej, mamy takie inwestycje, które które powinny dawno temu już być zakończone, a nie są. Dlatego, że wbrew zapisom planu miejscowego i tak naprawdę do końca nie wiadomo, czy nazwość, czy po prostu ze względu na jakieś tam wyrachowanie, czy inne cele, urząd odmawia wydania decyzji, którą powinien wydać w ogóle bez mrugnięcia okiem. Czy to jest kwestia na przykład nie do końca... Rozwoju sytuacji rynkowej w trochę inny sposób niż, niż logika wskazywała wtedy, kiedy ta inwestycja się zaczynała. Bo takie sytuacje też się zdarzają, i, i tutaj, jak długo na przykład trwa cykl na rynku nieruchomości, gdzie ceny idą do góry, do tego momentu najwyższego, potem jest korekta, załamanie, spadek, potem znowu do góry. Tego do końca się nie przewidzi, i teoretycznie 10-12 lat powinien taki, taki cykl trwać. Natomiast Zdarzało się, że potrafiły trwać dwa razy dłużej, bo po prostu były różne czynniki zewnętrzne, które wpływają na koniunkturę, a z drugiej strony, na przykład, potrafiły się zdecydowanie skracać i, i, i do końca nie wiadomo tak naprawdę w nigdy, jak będzie to wyglądało. Tym bardziej, że inwestować można też na różnych, w różnych lokalizacjach i czasami ten średni cykl rynkowy. Zupełnie się nie przekłada na to, co się dzieje w danej konkretnej mikrolokalizacji. I mieliśmy też kilka takich przypadków, gdzie pewne wydarzenia miały mieć miejsce w danej lokalizacji, a nie miały. I odwrotnie. I tutaj, jakby podam przykład, coś, czego 10 czy 8 czy 7 lat temu nikt na poważnie nie brał, że znaczy to, że będzie pomysł na to, żeby wybudować lotnisko nowe pod Warszawą, odgrzebany tak naprawdę i że to lotnisko będzie przygotowywane. Akurat w kilku lokalizacjach tam mamy, czy mieliśmy grunty, i zupełnie nie planowaliśmy, że to lotnisko powstanie, natomiast gdzieś tam jakieś projekty były, opracowane, ale zostały schowane wiele lat temu do szklady na sadzie za drogie, nie ma pieniędzy, nie ma sensu. Potem jednak się okazało, że, że jednak lotnisko ma powstać. Czy powstanie, czy nie. Zobaczymy, bo to cały czas nie jest wcale takie oczywiste. Natomiast to nam drastycznie zmieniło, jakby, plany i możliwości przeprowadzenia inwestycji w, tych loka w tej lokalizacji, która jest na terenie lotniska. I to jest też taki, takie coś, co. To właściwie no, można się z tym nie zgadzać, można się z tym kłócić, ale, ale właściwie to się trzeba z tym pogodzić i szukać sposobu na to, żeby inwestycje zamknąć możliwie jak najlepiej w danych okolicznościach, gdzie po prostu nie na wszystko mamy wpływ i, i trzeba się po prostu z tym nauczyć żyć. I jak już się człowiek przestanie kopać z rzeczywistością i zaklinać tą rzeczywistość, to po prostu rozpisać sobie, ok, mamy sytuację taką, taką i taką, nie mamy na to wpływu. Trudno, co możemy w danej sytuacji zrobić, żeby, żeby ta inwestycja zakończyła się z możliwie jak najlepszym rezultatem? Rozumiem, że zdroworozsądkowo możemy sobie wytłumaczyć. Nie mam na to wpływu. No ale jednak zdaję sobie sprawę z tego, że tam są po prostu no, utopione pieniądze, i, i no, efekt tej inwestycji może mocno odbiegać od tego, co planowałem. Jak, jak można sobie. Z tym poradzić czy to czy, nie wiem czy tutaj potrzebny jest na przykład terapeuta który sprawi że nie zwariujesz jak wiesz że tam włożyłeś dużo dużo pieniędzy czy tam jest potrzebny nie wiem ktoś kto ci poda pomocną dłoń i jakoś pomoże ci pozbierać nie wiem przyjaciel szukam sposobów na to jak psychicznie sobie poradzić z tymi obciążeniami które domyślam się są czasami naprawdę bardzo duże Tutaj jest kilka kierunków i kilka sposobów na to, jak sobie z tym można radzić. Z jednej strony warto zadbać o siebie i o swój dobrostan i swoją psychikę. I tutaj wszelkiego rodzaju sposoby warto z nich skorzystać. Ja. Dla przykładu, no ja za od jakiegoś czasu, od kilku lat, wziąłem się za siebie i regularnie po prostu uprawiam sport i aktywności fizyczne. Biegam pięć razy w tygodniu, ćwiczę cztery razy w tygodniu oprócz tego biegania, medytuję pięć razy w tygodniu, właściwie codziennie w tygodniu, w tygodniu takim roboczym. I to, są, to jest wszystko, to robię zanim jeszcze wezmę prysznic, zanim zjem śniadanie, czyli z samego rana. Dzięki temu dbam o to, żeby mi się głowa oczyszczała i żebym po prostu był w stanie funkcjonować i żebym też był w stanie myśleć, tworzyć. I, i, i żeby po prostu, no, żeby się nie dawać temu tym przeciwnościom, które gdzieś tam się pojawią. Z jednej strony, a z drugiej strony, żeby gdzieś też mieć otwartą głowę i oczy i być w stanie wypatrzeć jakieś ciekawe opcje i możliwości, które z różnych stron gdzieś tam dochodzą. Więc kwestia zadbania o siebie fizycznie po to, żeby jakby ciało było w lepszej kondycji, wtedy to się też przełoży na głowę. Myślę, że jakby taka grupa wsparcia przyjaciół, znajomych osób, które w danej tematyce gdzieś orientują się, mają doświadczenie, będą w razie czego coś, coś podpowiedzieć, to jest bardzo dobry pomysł. W ogóle dobrym pomysłem też jest zdywersyfikowanie inwestycji w ten sposób, że właśnie nie wkładam wszystkich jajek do jednego koszyka, tylko tylko być może gdzieś częściowo, a być może jakąś większą jedną inwestycję na przykład robimy w kilka osób. Dzięki temu mamy kilka głów, które o tym myślą i jeżeli jedna osoba będzie miała jakiś nie wiem, gorszy moment, to wtedy druga, trzecia, czwarta lub piąta będzie w stanie coś z tym wymyślić i wspieramy się nawzajem. Czyli w sensie budujemy taką grupę wsparcia, która będzie w stanie nawzajem się wspierać. Warto też zdecydowanie szukać osób, które mają większe doświadczenie. I będą w stanie podpowiedzieć, co w tej sytuacji, co z danym fantem można zrobić. Natomiast taka jedna zasada, którą bardzo, bardzo, bardzo polecam absolutnie każdemu w kontekście inwestowania, to jest, zanim się podejmie decyzję o inwestycji, zanim się pieniądze na nią przeznaczy, zanim się pójdzie do notariusza i się coś kupi, bardzo, bardzo, bardzo dokładnie trzeba odrobić pracę domową. I po prostu sprawdzić, co to jest za nieruchomość, co to jest za inwestycja, zweryfikować wszystkie za i przeciw. Coś, czego większość ludzi bardzo nie lubi, bo wiele osób, które się nie zna na nieruchomościach, na inwestowaniu, chciałoby dobrze zarabiać, ale jednocześnie nie chce się tym zajmować. A to, a to tak niestety się nie da. I, I to się po prostu prędzej czy później mści, bo nawet jeżeli ktoś miał raz, drugi czy trzeci szczęście, to prędzej czy później przyjdzie taka sytuacja, w której to szczęście się odwróci. A zamiast liczyć na szczęście, lepiej po prostu zainwestować trochę czasu w nauczenie się tego, co jest najważniejsze z danego biznesu, z danego rodzaju inwestowania i po prostu zweryfikowanie tego samemu, ale też być może zapytanie kogoś przed faktem, czy aby na pewno to jest dobra inwestycja. I tutaj im bardziej dokładnie się do tego przygotujemy, im lepiej odrobimy tą pracę domową przed rozpoczęciem inwestycji, ty mamy mniejsze ryzyko tego, że coś wydarzy się złego w jej trakcie. Gwarancji oczywiście nie ma, ale za to ryzyko jest zdecydowanie mniejsze. Polecam. Czyli rozumiem, że ten taki no mit, bo trudno użyć innego słowa, o tym, że nieruchomości to są takie pasywne inwestycje, że to kupuje i to sam, samo właściwie zarabia, to, to, to właśnie jest mit, tak, czyli tutaj praca jest, tylko ona nie jest w tym, że ja muszę codziennie jeździć na tę działkę i podlewać trawę albo ją kosić, chociaż też by się przydało, jak chcę ją sprzedać, e, tylko ta praca polega właśnie na tych przygotowaniach, sprawdzeniu tam, nie wiem, stanu prawnego, sprawdzeniu... E, stanu technicznego również, e, otoczenia, znaczy, ta praca Praca jest do wykonania przed inwestycją w dużym stopniu bardzo tak, to prawda. Natomiast w trakcie inwestycji to również jest praca do wykonania. I teraz albo inwestor sam tą pracę wykona, albo ktoś dla niego tę pracę wykona. To może być firma, to może być jakiś pośrednik, broker, to może być jakiś specjalista w danej dziedzinie, któremu trzeba zapłacić. Bardzo często opłaca się wynająć fachowca, który będzie się specjalizował w danej dziedzinie i ta nieduża kwota, którą mu zapłacimy. Ona, ona zmniejszy trochę ten zysk, natomiast zaoszczędzi bardzo dużo czasu i jeszcze więcej nerwów inwestorowi. I tutaj też zachęcam do tego, żeby po prostu korzystać z usług profesjonalistów i fachowców, aczkolwiek trzeba ich bardzo dobrze weryfikować. No właśnie. I o to cię chciałem zapytać, bo to z mojego punktu widzenia, to, to mi nie daje spać tak naprawdę, to pytanie, które chcę Ci zadać. Bo nieraz. Trafiałem na zaproszenia, na rozmaite konferencje, spotkania, gdzie duża część programu sprowadza się do tego, że wychodzą na scenę różni eksperci i mówią o tym, w co warto włożyć swoje pieniądze. I teraz z punktu widzenia kogoś, kto uczestniczy w takim spotkaniu, po pierwsze, każdy ekspert wygląda wiarygodnie. No, mówi mądrze, jest ładnie ubrany i, i tam pokazuje różne wykresy, które zawsze rosną. Natomiast wiadomo, i to każdy ekspert też mówi i się z tym nie kryje, że każda inwestycja wiąże się z ryzykiem. Więc co on by mi nie doradził? to ja potem nie mogę przyjść do niego i powiedzieć stary, źle mi doradziłeś, bo on mi zawsze rozłoży ręce i powie, każda inwestycja wiąże się z ryzykiem, no jakby tak zdecydowałeś, nie wyszło. Mhm. Więc moje pytanie do ciebie brzmi, jak rozpoznać takiego eksperta, któremu naprawdę mogę zaufać, a, a nie jest jakimś szarlatanem, który wiesz, snuje różne kolorowe wizje tylko po to, żeby mhm. zarobić na jakiejś prowizji na przykład, albo wciągnąć jakąś inwestycję, gdzie no, on owszem zarobi, ale cała reszta już nie. To jest takie pytanie, które, które warto sobie zadać nie tylko w sytuacji takiej, gdzie chcę zainwestować, natomiast jeżeli ktoś nam podpowiada albo sugeruje, albo proponuje, albo opowiada o jakiejś inwestycji, no to pytanie podstawowe jest takie, co on z tego ma. I konkretnie, jak wygląda tutaj jego motywacja do tego, żeby nam opowiadać to, o czym nam opowiada. I z jednej strony są takie szkolenia, konferencje, warsztaty, różnego rodzaju sympozja, gdzie, gdzie faktycznie występują różni, nazwijmy to eksperci, bo to czasami jest tak, że jakby ktoś założy garnitur, koszulę, krawat i, i od razu jakby jest zaprezentowany jako specjalista, jako fachowiec. No, wiele osób ma, powiedzmy, trochę większą łatwość opowiadania o różnych tematach i jak ktoś mądrze brzmi, jak ktoś jest lajkiem, no to nie rozpozna, czy to jest mądre, czy to jest wręcz głupie, czy, czy warto tą osobę słuchać, czy nie. Więc warto po prostu sprawdzić doświadczenia, historię i wyniki takiej osoby. To, czyli po prostu weryfikacja i odrobienie pracy domowej, to jest coś takiego, co, co zdecydowanie zawsze warto zrobić, nie tylko w kontekście tych doradców, nazwijmy to, którzy proponują różne inwestycje, ale generalnie fachowców czy też. Podmiotów, z którymi rozważamy współpracę, no bo, bo generalnie jakąś historię oni muszą mieć. No i jak się porozmawia z jednym, pewnie ciężko będzie ocenić, ale jak się porozmawia z trzema, pięcioma, dziesięcioma, to z każdą kolejną rozmową będziemy my coraz mądrzejsi w, i będzie nam coraz łatwiej ocenić, czy to jest fachowiec faktycznie, czy to jest ktoś, kto tylko dobrze gra, udaje i. a niekoniecznie ma jakieś specjalne doświadczenie praktyczne. Więc to jest jakby punkt pierwszy. Punkt drugi jest taki, że. Inwestycje wiążą się z ryzykiem i to inwestor podejmuje decyzję, czy inwestować, czy nie inwestować. I tutaj, jakby na każdym, przy każdej decyzji, która dotyka pieniędzy, my sami sobie musimy odpowiedzieć na pytanie, czy my chcemy tutaj w jaki sposób pomnożyć majątek i czy jesteśmy gotowi na to, żeby, czy wiemy, jakie jest ryzyko, po pierwsze, czy rozumiemy tą inwestycję i czy to jest dla nas akceptowalne. I teraz ten ekspert, który, który będzie opowiadał, na zazwyczaj będzie miał jakąś motywację finansową z tego żeby nas przekonać do takiej inwestycji i to Trzeba po prostu mieć z tego, mieć tego świadomość i, i to po prostu zaakceptować. Czasami to będzie prowizja, czasami to będzie jakaś tam inna, inny profit, czasami to będzie jakiś celebryta, który będzie wynajęty za pieniądze znowu, żeby zapromować jakąś inwestycję. Tutaj po prostu trzeba się przyzwyczaić do tego, że no niektórzy w ten sposób działają i, i generalnie tak to jest. Ja, jeżeli zachęcam do inwestycji, które moja firma realizuje, oczywiście też w tle gdzieś tam moja firma na tym zarabia, że, że, ktoś inwestuje. Ja daję inwestorowi dzisiaj konkretną, prostą, przejrzystą ofertę. Inwestycja jest na taki taki okres. Ma formę prawną taką i taką. Jest to objęcie udziału w spółce celowej. Drogi inwestorze, inwestujesz na przykład na dwa lata czy na dwa i pół roku. Zarabiasz na takiej inwestycji 25% przez ten cały okres. Więc jest bardzo prosta, przejrzysta umowa. I inwestor z góry wie. Ja na tym zarabiam oczywiście też, jestem w stanie zrealizować projekt. Inaczej, jakby mi się to nie opłacało, to bym takiej, takiej oferty inwestorowi nie składał. Natomiast ja się z tym nie kryję, otwarcie pokazuję, jakby jak jest. Pokazuję też projekt, pokazuję też liczby, które stoją za projektem, po to, żeby inwestor ocenił, czy on w ten projekt wierzy, czy ma do niego przekonanie, czy ma zaufanie, że to faktycznie jest dobry pomysł i że to się uda. I nawet jeżeli inwestor dzisiaj mi powie, że. On nie do końca się na tym zna, nie do końca się orientuje, to ja bardzo chętnie poświęcę czas inwestorowi, czy podpowiedzieć na jego pytania, dać mu dodatkową porcję wiedzy. Po to, żeby on się poczuł bardziej komfortowo. Jeżeli w dalszym ciągu nie czuje się komfortowo, to ja sam będę pierwszym, który go zniechęci do tego, żeby on taką inwestycję zrobił, dlatego że nie chcę później mieć takiej sytuacji, że będzie co tydzień czy codziennie dzwonił, pisał maile, zdenerwowany, jak tam ta inwestycja i ten stres będzie się przenosił gdzieś tam z niego na, na ludzi, którzy ten projekt realizują, dlatego że jakby nam wystarczy dość tego stresu, który mamy i tych sytuacji, które mamy z wykonawcami, z. Partnerami, z urzędnikami. Jest naprawdę tego sporo, i tutaj z inwestorami najchętniej, najlepiej nam się pracuje, takimi, którzy po prostu mają, rozumieją to, z którym raz na jakiś czas dostarczamy informacje, gdzie jesteśmy, co się dzieje, jaki jest postęp. I jednocześnie tacy, którzy po prostu są cierpliwi i wiedzą, że, że to po prostu musi zapracować, bo to, to, to jest po prostu też czas. Mhm. Natomiast wracając do pytania jeszcze o Ocena tego, tego eksperta, to jeżeli my jesteśmy lepiej przygotowani, my wiemy, my rozumiemy, poczytaliśmy trochę, posłuchaliśmy kilku mądrych osób, to bardzo szybko będziemy w stanie wyłapać, czy ktoś się na tym zna, czy tylko robi takie wrażenie, że się zna. Więc nie liczmy na to, że ktoś za nas zarobi. Dla nas zarobi nie wiadomo jakie setki procent, dlatego że jeżeli takie podejście będzie ktoś miał, to to jest niestety bardzo krótka ścieżka, żeby po prostu się na coś naciąć i żeby stracić pieniądze. Całe albo ich część. I tutaj jakby afery takie, nazwijmy to, głośne, medialne, dotyczące różnych inwestycji, pojawiają się regularnie co kilka miesięcy, co rok, czy co półtora roku, czy co dwa lata. I czy to będzie Amber Gold, które, które oferowało lokaty, na chyba tam 16%, wtedy, kiedy banki oferowały chyba za 6%. Jeżeli jest taka dysproporcja, no to powinna się zapalić lampka i, i generalnie, dlaczego akurat oni dają aż o tyle więcej? O co tu w ogóle chodzi, jak to wygląda? Niech mi ktoś to wytłumaczy. Tak samo były jakieś afery inwestycyjne z jakimiś rzeźbami, które, na które kilkaset milionów ludzie jakby Wyłożyli, potem te pieniądze zniknęły. No, rozumiem, jakby sztuka jest w cenie. Oczywiście, jakby warto inwestować też w sztukę w sposób, jak powiem, taki rozsądny, odpowiedzialny. Natomiast w, generalnie tutaj zadziałał mechanizm właśnie chyba, nie wiem, celebrytów, którzy reklamowali dany produkt, wystawnych prezentacji z, w jakichś drogich lokalizacjach, sprawiających wrażenie, że tutaj nie wiadomo, jakie duże pieniądze gdzieś tam są zaangażowane. I bardzo i wiele osób takich z mniejszym doświadczeniem i mniejszym wyczuciem po prostu dało się uwieść magii tego, że zarobią setki procent. W sytuacji takiej, gdzie de facto stracili bardzo często majątek swojego życia. Tak, słucham tego, co mówisz. Jak zaczynałeś tak naprawdę, jako, jako analityk biznesowy, i człowiek, który jeździł po świecie i widział różne firmy od środka, teraz masz lata doświadczenia jako inwestor. Jasne, że każdy z nas z, z, z czasem, z wiekiem się zmienia, ale jak ty oceniasz, na ile. Bycie inwestorem i takie podejście do, i do pieniędzy, i do życia, no bo to, to myślę się łączy, na ile to Ciebie zmieniło? Jak, jak Ty dzisiaj patrzysz inaczej na świat niż wtedy, kiedy pracowałeś w korporacjach? To jest bardzo ciekawe i jednocześnie takie pytanie, na które trudno odpowiedzieć w kilku zdaniach, bo e, każdy z nas. E... Kto chce się zmienić, to się zmienia. To jest kwestia z jednej strony samoświadomości i tego, na ile siebie widzimy i na ile to, co widzimy, jest spójne z tym, jak, kim chcemy być i w jaki sposób chcemy funkcjonować. Ja sobie wymarzyłem, jeszcze jak byłem dzieckiem, że chcę być dyrektorem, chcę prowadzić własny biznes. Miałem takie marzenia jeszcze jako dziecko. Nie do końca wiedziałem skąd, bo jeszcze wtedy moi rodzice jakby pracowali w czasach gospodarki centralnie planowanej, w, jakby nie było czegoś takiego jak własny biznes, natomiast, natomiast później dowiedziałem się, mój tata też się dowiedział, że korzenie rodzinne w genach gdzieś tam tą przedsiębiorczość mam i, i dla mnie to było w pewnym sensie takie no naturalne, że ja chcę iść na studia biznesowe po to, żeby prowadzić własny biznes ubzurałem sobie, że pójdę do korporacji najpierw, żeby się nauczyć, jak ten biznes prowadzić. Trochę to było złudne, bo w korporacji można się nauczyć, jak robić, jak realizować zadania i wypełniać konkretne, konkretne funkcje, natomiast bardzo wąski wycinek tego tylko nam pokażą i korporacji wcale nie zależy, żebyśmy byli jakoś specjalnie wykształceni jako pracownik, no bo, bo chodzi o to, żeby być trybikiem w maszynie i dopiero cała maszyna efektywnie funkcjonuje, więc więc to było takie trochę złudne, natomiast bardzo ciekawe doświadczenie dla mnie i w żadnym wypadku go nie żałuję. Natomiast tak jak popatrzę, kim byłem wtedy, kim jestem dzisiaj, to tutaj jest, to są setki pewnie książek, które przeczytałem, takie dotyczące rozwoju. To są też pewnie setki godzin albo i więcej, jakie poświęciłem na to, żeby pewne rzeczy z ze sobą samym przepracować takie dotyczące mojego podejścia, gdzieś tam tego, co mam w głowie, w jaki sposób podchodzę do pewnych rzeczy, w jaki sposób podchodzę do siebie. W, przez te lata, ostatnich kilka lat, na różne, różne szkolenia w Polsce i za granicą wydałem grube kilkaset tysięcy złotych, w, po to, żeby po prostu być lepszym, niż byłem wcześniej I, i to były bardzo często takie szkolenia, w które wiedziałem, że chcę w nich wziąć udział, ale czasami to były takie szkolenia, gdzie czułem, że po prostu warto i, żebym, i że mi się to przyda. I tutaj ja, od siebie, ja nad sobą od ponad 10 lat bardzo świadomie pracuję. I, I wytyczam sobie po prostu tak, taki kurs i taką ścieżkę, że chcę być lepszy niż byłem, niż byłem wcześniej. I, I to jest zarówno kwestia umiejętności biznesowych, takich twardych, które jestem w stanie wykorzystać. Czy to będzie nauka języka obcego, czy to będzie umiejętność negocjacji, czy to będzie kwestia rozumienia dokumentów pisanych przez prawników, czy to będzie kwestia na przykład zarządzania, czy to będzie kwestia w gdzieś umiejętność nawiązywania relacji w, czy to będzie kwestia komunikacji bardziej jasnej klarownej. wszelkie tego rodzaju umiejętności, które na każdym kroku się przydają nie tylko w prowadzeniu firmy, nie tylko w realizacji inwestycji, ale tak naprawdę na każdym kroku. To są też umiejętności miękkie, które dotykają gdzieś kwestii psychiki i kwestii podejścia. Dzisiaj ja jestem zdecydowanie bardziej spokojny wyluzowany, mniej spięty niż byłem, niż byłem wtedy na początku mojej drogi zawodowej. W, to się pewnie wiąże w jakiś sposób z tym, że inwestuję, mam trochę inne podejście i, i bardziej ja dzisiaj prowadzę biznes, zatrudniam zespół niż, niż jestem częścią zespołu większego w firmie. Natomiast mam większą kontrolę nad okolicznościami, nad sytuacją, która się dzieje. Dalej dzisiaj mam krzewów, bo klienci są moimi szefami i generalnie jakby to się, to się tutaj tylko trochę zmieniło. Natomiast w innym, zupełnie, w innym zupełnie sposób do tego podchodzę. Wiem, potrafię odróżnić to, na co mam wpływ i na tym się koncentruję od tego, na co nie mam wpływu i tym się staram nadmiernie jakoś nie przejmować, bo no bo i tak to nic nie zmieni, że się będę przejmował, więc to jest kwestia podejścia no i generalnie tego, że po prostu w świadomy sposób, w bardziej świadomy sposób podejmuję decyzję działania i, i idę w tą stronę, w którą, w którą mnie ciągnie, w którą chcę iść. Kuba Karliński mówił o tym, jak inwestowanie wpłynęło na jego życie i w swoim podcaście też rozmawia z ludźmi, którzy mają podobne podejście, to znaczy inwestują w siebie i starają się podejmować lepsze decyzje dzisiaj, żeby jutro bardziej cieszyć się pieniędzmi, zdrowiem, szczęściem ogólnie cieszyć się życiem. Warto posłuchać podcastu Inwestorium. A jeżeli masz teraz jeszcze trochę czasu, to polecam też odcinek, w którym mówiłem o tym, jak ja inwestuję w siebie. Mówiłem o takich siedmiu zasadach, których nauczyłem się z różnych sytuacji, które przydarzyły mi się w życiu. W Twojej aplikacji podcastowej jest to odcinek numer 184. A jeżeli oglądasz na YouTubie, kliknij obok. Dzięki i do usłyszenia.